Witam. Rolnicy często pytają, czy iść w kierunku rozpylaczy dwustromieniowych. Przeprowadziliśmy mały test z użyciem rozpylaczy dwustromieniowych EZK Twin oraz rozpylaczy jednostromieniowych EZK. Warunki oprysku następujące. Prędkość zestawu 7 km na godzinę, wiatr około 5 m na sekundę i ciśnienie 4,5 bara. Efekty naszego testu widać na papierkach wodnoczułych. Od strony najazdu opryskiwacza pokrycie na papierkach jest bardzo zbliżone, natomiast spora różnica jest z drugiej strony. Ewidentnie widać, że przy rozpylaczu dwustrumieniowym pokrycie jest zdecydowanie lepsze niż w przypadku rozpylacza jednostrumieniowego. EZK to klasyczny rozpylacz eżektorowy zadaniowy. Emituje krople bardzo grube i grube, co umożliwia jego stosowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych. Mamy tutaj możliwość oprysków przy wietrze nawet do 7-8 metrów na sekundę. Rozpylacz eżektorowy gwarantuje nam wysoką skuteczność chemiczną przy niekorzystnych warunkach pogodowych oraz bezpieczeństwo upraw sąsiadujących. Krople, które są emitowane z rozpylacza, są napowietrzone i dopiero przy kontakcie z rośliną rozbijają się, przez co gwarantują nam wysoką skuteczność chemiczną oraz bardzo ładne pokrycie rośliny i obiektów opryskowych. Rozpylacz EZK montowany jest kołpakiem SW10. Najczęściej wykorzystywany jest do aplikacji preparatów herbicydowych w uprawach kukurydzy i rzepaku. Stosujemy go zarówno nalistnie, jak i doglebowo. W trosce o środowisko naturalne i stosując się do dobrej praktyki rolniczej, powinniśmy w warunkach niekorzystnych, wiecznych stosować rozpylacze eżektorowe. EZK jest to rozpylacz kompaktowy, eżektorowy. Wytwarza krople od bardzo grubych do średnich, dzięki czemu może być wykorzystywany do większości zabiegów chemizacyjnych. Wykonany jest z poliacetalu, materiału o dużej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej, odpornego na ścieranie. Gwarantuje również dużą stabilność wymiarową. Zalecany zakres ciśnień to między 2 a 6 bar. Mocowany kołpakiem SW8, przez co może być montowany do każdego opryskiwacza. Najczęściej wykorzystywany jest do stosowania preparatów herbicydowych. Sprawdza się również przy stosowaniu fungicydów, insektycydów, jak i aplikacji nawozów dolistnych. Eżektor EZK ma przewagę w aplikacji cieczy w wysokich łanach roślin, kiedy zależy nam na pokryciu dolnych partii, jak na przykład w desykacji rzepaku. Krople są grube i mają większą energię, aby dotrzeć aż do samego dołu rośliny. EZK Twin, rozpylacz eżektorowy, kompaktowy, dwustrumieniowy. Emituje krople od bardzo grubych poprzez grube do średnich. Dzięki dwóm strumieniom cieczy uzyskujemy bardzo dobre pokrycie roślin opryskiwanych. Pierwszy strumień idzie pod kątem 30 stopni wraz z kierunkiem jazdy ciągnika, drugi strumień pod kątem 30 stopni w kierunku przeciwnym. Dzięki tym zaletom otrzymujemy również bardzo dobre pokrycie bocznych powierzchni roślin. Rozpylacze wykonane są z poliacetalu, materiału o dużej wytrzymałości mechanicznej, chemicznej, odpornego na ścieranie. Gwarantują również dużą stabilność wymiarową.
Rozpylacz montowany jest kołpakiem SW8. Rozpylacz wytwarza krople od bardzo grubych do średnich, dzięki czemu możemy go wykorzystywać w różnego rodzaju opryskach. Najczęściej stosujemy go w ochronie liścia flagowego zbóż oraz ochronie kłosa. Rekomendowany również jest w ochronie herbicydowej buraków cukrowych oraz pozostałych roślin uprawnych. Warto pamiętać, że przy zabiegach herbicydowych ciśnienie powinno wynosić między 2 a 3 bary.